Sponsorem poranka oscarowego jest firma Tubondzin. Producent płyt wielkoformatowych Monolit. I łączymy się teraz z panem Janem Apekaczmarkiem, który jest, nie jest w Los Angeles, ale nie jest też w Warszawie. Może nie będziemy zdradzać. Dzień dobry, panie Janie, witamy serdecznie. Tak, dzień dobry państwu. Oczywiście ukrywam się, szedłem do podziemia. To cieszymy się tym bardziej, że znalazł pan dla nas czas. To proszę nam w takim razie powiedzieć o swoim największym zaskoczeniu na tych Oscarach, a może nie było żadnych zaskoczeń. Nie wiem, pan, nie przeczytam tego w ten sposób, tylko że to był w ogóle taki sezon, gdzie wszyscy spodziewali się, że nie było takich faworytów stuprocentowych. Były takie lata, kiedy wszyscy wierzyli, że ktoś na pewno wygra i ten ktoś nie wygra i wtedy jest zaskoczenie. A w tym roku było tak bardzo demokratycznie, że było to podzielone i nikt nie wiedział tak naprawdę. No wszyscy przeczuwali, że to może być kształt wody, ale to mogły być też billboardy i w związku z tym to były ciekawe Oscary, bo one nie miały tego takiego wielkiego dramatu w sobie, że coś się wywróciło, co powinno stać. Janie, a co ze zwycięzcą za muzykę do filmu Kształt Wody? To była muzyka i gdzieś tam to było przewidywane w dużej mierze. Tutaj też nie było niespodzianki. A to jest taka muzyka też bardzo tradycyjna w dobrym sensie. No właśnie, tak. Mhm. I to też oznacza taki sezon może dla muzyki, która ma w sobie pewne tradycyjne elementy, tylko melodie. I to jest też dobra wiadomość, ponieważ ostatnio królowała muzyka na salonach taka w stylu walca drogowego, która takim bezwzględnym pulsem zabija wszystko. I mi się wydaje, że ta muzyka, która ma sobie refleksję i pewną poezję, jest takim dobrym znakiem, że ludzie ciągle mają serca, czują i potrzebują oddechu. Ale z drugiej strony bardzo rzeczywiście konwencjonalna, tak? Nie, ja chciałem zapytać, wykorzystać pana obecność u nas i zapytać się o muzykę z Dunkierki, która była moim faworytem. Była taka no, nietypowa, znaczy jak dla mnie przynajmniej nietypowa. Hansa Zimmera. Ona była bardzo, ona była bardzo odważna w takim sensie, że zdradowała gdzieś tam do granicy antytezę tego, co Desplat zrobił. I ona mi się podoba też bardzo. I bo ona też z kolei ciągnie w drugą stronę granicę i to jest też fajne Hollywood, że nie ma jednego tonu, że z sobą koegzystuje kilka nurtów i one są silne i mają swoich wielbicieli. I mnie się ta muzyka Dunkierki podobała. Mnie mi się podobało to, że tam Hans pracował z Wolfishem i tam jeszcze z kimś, a w końcu wewnętrzną polityką zdecydowali, tylko Hans będzie kandydował. To są takie kompromisy niepotrzebne, tylko że to są bolesne sprawy, jak ktoś pracuje i potem się go pomija. Wiem, że oni się umówili w ten sposób, bo był też drugi film, czyli Blade Runner, gdzie pracowali w tym samym zestawie i tam obaj kandydowali. Ale to są z mojego punktu widzenia takie niepotrzebne zgrzyty. Tak jak dla mnie wielkim zgrzytem na nagrodach Europejskiej Akademii Filmowej było to, że wyłączono kompozytorów, operatorów i jeszcze parę innych zawodów z głównej gali, prawda? I te nagrody wręczano gdzieś tam w kuchni. I to też wydaje mi się niepoważne, no tak. Dlatego że europejskie nagrody to nie są Oscary. Oni nie mają nawet, my, bo ja jestem też członkiem, nie mamy nawet transmisji telewizyjnej. W związku z tym, jaka jest przyczyna, no tak, że ta podła Ameryka znajduje czas dla operatorów, kompozytorów i tych innych głównych zawodów filmowych, a nagle Europejczycy uważają, że to jest przynudzanie, prawda? No więc to świat naprawdę trochę zwariował, bo w ogóle się Europa przyniosła do Stanów. Zauważcie państwo, że... Jakie filmy, tak. No właśnie, że są filmy generalnie przygnębiające. To było specjalnością Europy. Natomiast no i to też jest wielkim problemem Oscarów, bo jeżeli filmy są ciężkie i intelektualne, no to mają mniejszą publiczność, więc te gale są oglądane przez coraz mniejszą ilość osób. Dla mnie to był miliard,
Teraz to jest tam ileś milionów. Janie, podsumowując, znasz Hollywood bardzo dobrze, znasz środowisko filmowe. Jak oglądałeś tę galę, to czy myślisz, że te zmiany, których wszyscy oczekują po tej akcji Me Too, po upadku Weinsteina, że one rzeczywiście nastąpią? No to jest proces. Ja jestem przeciwnikiem zmian zbyt gwałtownych. Przyjęto w dwóch ostatnich latach ogromną ilość nowych członków. 600 w jednym roku, 700 w drugim. Do Akademii, tak. Mhm. Tak, to jest przesada. Nie można hurtowo przyjmować ludzi, tylko dlatego, żeby wyrównać niesprawiedliwość, która się przez lata budowała. Niesprawiedliwość pewna, brak reprezentacji kobiet czy mniejszości etnicznych wynikała z innej niesprawiedliwości, z tego, że w produkcji filmów tam na rynku ich nie było i to proporcjonalnie się przekładało na Akademię. I jeżeli się nie zreperuje tego systemu, czy on się nie otworzy, ten system produkcji filmowej na mniejszości i kobiety, to sztuczne pompowanie Akademii jest... Nic nie zmieni. Takie, nie zmieni, to trzeba naprawić źródła tego wszystkiego. I to się zmienia. Mnie bardzo cieszy to, że Me Too jest takim oczyszczającym ruchem i ja jestem przeciwnikiem tego, co postuluje Haneke, takiej ostrożności, uważności, bo ta ostrożność przyjdzie. Ale pamiętajmy, że przez lata to wahadło wychyliło się w drugą stronę i kobiety były traktowane fatalnie, molestowane i to był taki polowanie, gdzie nie brano jeńców. I wiadomo, że wtedy kobieta, która zgłosiła problem, była ofiarą, stawała się. I to było, każdy wiedział, że przychodzenie z tym do mediów to była klęska dla osoby poszkodowanej. I teraz po raz pierwszy, może dlatego, że kobiety poszły grupą i miały odwagę, to jest wspaniałe, nagle padł ten bastion i Harvey Weinstein, który symbolizował taką właśnie bezmyślną i negatywną siłę w tej dziedzinie, padł po prostu. I to jest fascynujące i myślę, że trzeba się z tego cieszyć, a pracować w perspektywie nad takim jakby nad oczywiście wykluczeniem przypadku pomówień i tego typu sytuacji, ale na razie to jest sprawiedliwe, że to wahadło poszło w drugą stronę i trzeba to posprzątać. Dziękujemy ci bardzo, dziękujemy za rozmowę. Pozdrawiam Kasiu i do miłego. Pozdrawiamy serdecznie i teraz to już jest naprawdę koniec. Specjalnego wydania Onet Rano. Proszę bardzo zobaczyć filmy, których Państwo nie widzieli, z tych oscarowych. Zachęcamy, tak. I najlepiej wyrobić sobie samemu opinię na temat tego, które z tych filmów są najlepsze. A my daliśmy pewne wskazówki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Sponsorem programu była firma Tubondzin, producent płyt wielkoformatowych Monolith.